No i w sumie mamy pierwsze trzy poziomy zaliczone, więc teraz czas na ostatnie dwa poziomy, czyli Wizards and Lizards. I tutaj będzie japońska nazwa i ten poziom w ogóle nie ma ciekawostek, więc let's go! Szczerze wam powiem, o ile tutaj się nie pomylę, a jeżeli się pomylę, no to oczywiście pojawi się zaraz adnotacja z tekstem. Chrystek tutaj powiedział o fajnej ciekawostce, jeżeli chodzi o tytuł, ponieważ ten tytuł to jest gra słów, ale to pozwolę, że Chrystek wam przedstawi. I zamienia mnie w nietoperza, nie zamienia mnie w jaszczurkę, więc nie wiem dlaczego jest... Już wiem dlaczego to jest Wizards and Lizards, bo są czarodzieje, a to jest przedstawione, ten smok czy cokolwiek to jest, jako taka, wiesz, duża jaszczurka. No, więc Chrystek przedstawił, bądź też nie przedstawił, o ile będzie fragment. O ile sam przed wstawieniem tego fragmentu nie obejrzę tego i nie dam adnotacji, że hej, jednak mogłem się pomylić. Bo tak, Chrystek to dobry ziomek jest. Ja bardzo lubię go. Zresztą, no, to by było trochę hipokryzją, gdybym przedstawiał tutaj osobę, za którą nie przepadam, nie? No, uważam, że... Chrystek w swoim let's playu powiedział wiele takich również ciekawszych rzeczy niż ja, więc naprawdę rekomenduję obejrzenie go. A mówiąc teraz tak ogólnikowo, jeżeli chodzi o ten poziom, to nie bądźcie zmyleni, ponieważ tutaj, jak widzicie, mam 20 na 23 i zaraz chcę skończyć ten bonus. Jak zauważyliście, bądź też nie widzieliście tego, bo może, nie wiem, let's play se w tle słuchacie, jak co po niektórzy, to tam były skrzynki nitro, dlatego ja też nie niszczyłem ich, dlatego, bo no, skoro mamy skrzynkę nitro, która występuje w tym poziomie, to po co mam tracić swoją maskę? I tak ściga nas teraz ten smok, który pojawił się w Dragon Mines w Nitro Field. To ten ogromny smok nas teraz ściga. Nie wiem, czego on chce. Może on chce, nie wiem, Crasha cmoknąć w dupala, albo nie wiem w co. Szczerze powiedziawszy, wolę nie wiedzieć. Nie wiem, jakie fetysze ma ten smok. Może jest takim typowym i rasowym zboczeńcem. Nie wiem. Nie wypowiem się. Może to jest zbok, który tak naprawdę chce coś Crashowi zrobić, a my o tym nie wiemy i to jest tylko tak przedstawione w takiej family friendly, że tak powiem, w takiej family friendly scence, która się dzieje na naszych oczach, którą możemy, że tak powiem, nawet sterować, co nie miało sensu trochę. Jeśli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, to szczerze nie pamiętam. Tak szczerze nie pamiętam. Lubiłem ten poziom po prostu, no. Myślę, że tutaj nie ma nic więcej do dodania niż to, że lubiłem ten poziom. Mamy, powiedzmy sobie szczerze, i nie wiem, co tu chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że mamy ścieżkę śmierci, ale nie wiem, dlaczego tak to przedłużyłem zdanie. Więc tam ścieżka śmierci, fajna sprawa. I dla pewności pójdę najpierw na ścieżkę śmierci. Tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj Komodo Brothers, Engina oraz doktora Neocortex na witrażach. Więc tja. Ale przyznam, że już mi się podoba prowadzenie tego let's playa. W końcu po czwartej próbie się udaje. Zupełnie jak Crash Bandicoot 4. Ale tak, od razu do wszystkich, którzy będą tutaj sapali się do mnie czy coś. Nie istnieje coś takiego jak Crash Bandicoot 4 oficjalnie. Serio, nie bierzcie pod uwagę tego, co Japończycy czasami bredzą, ponieważ Japonia, przyznam szczerze, to jest dosyć dziwny kraj. Z tego miejsca mogę to powiedzieć, bo nigdy nie było tak naprawdę wytłumaczone, nawet chyba Traveler's Tales nigdy nie wytłumaczyło, że... Znaczy nigdy nie potwierdzało tego, że Crash The Wrath of Cortex to jest Crash Bandicoot 4. To tylko jak już to w Japonii wszyscy sobie własny kanon utworzyli. Tak jak na przykład nazwali... I to była głupia śmierć. Szczerze, to jest taka pierwsza oficjalna śmierć, licząc tego, że musiałem się poświęcić dwa razy, kończąc ścieżkę śmierci, ale to jest taka pierwsza oficjalna śmierć przez głupotę.
No, więc nawet twórcy tej gierki nigdy nie potwierdzali tego, że ta gra to jest prawdziwy Crash Bandicoot 4, tak szczerze. Więc ja dlatego nigdy nie biorę pod uwagę tego, bo Japonia też sobie ubzdurała, że Twin Sanity to jest Crash Bandicoot 5, tak szczerze. Gdzie też nigdy nie było oficjalnego potwierdzenia, że to jest Crash Bandicoot 5. I mamy poziom zrobiony na 100%. Okej, jesteśmy z powrotem. Crash oczywiście musiał sobie przynieść łupy. No i dobra. Kompaktor Reaktor, albo Reaktor, jak ja to czasami lubię mówić na ten poziom. Jest ostatnim poziomem w tym Warpróbie, tutaj jest japońska nazwa. No i ma tutaj dwa gemy do zdobycia, ale zdobędziemy tylko jeden. Ponieważ powody. Oh, I'm gonna shake, rattle and roll your bandicoot. But. No, i jesteśmy sobie w poziomiku. W ogóle wspominałem wam o tym, że Rocco jako elemental ma dosłownie taki zarąbisty. Na pewno nie wiecie, o co mi teraz chodzi, więc wytłumaczę to. W skrócie, zauważyliście, że Rocco odgrywa tego takiego kozaczka, takiego jakby. Jakbyśmy mieli takiego, nie wiem, chuligana szkolnego, albo takiego rozrabiaka szkolnego, który tak znęca się nad wszystkimi, to on ma taki trochę akcent takiego łobuziaka szkolnego. To jest dosyć ciekawa sprawa. Ale dobra, jak widzieliście, niedawno przejeżdżałem obok takiej drogi, a raczej takiej blokady, która była po prawej stronie z zdjęciem, a raczej z takim, nie wiem, no można powiedzieć, że to jest takie zdjęcie żółtego klejnotu. Otóż tak, a raczej żółtego klejnota. Otóż tak, jakby to powiedzieć w dużym skrócie, żeby dostać się do tamtej sekcji, potrzebujemy żółty klejnot, który jest w ostatnim warp roomie. W ostatnim, nie w tajnym, ponieważ tak, ta gra też ma tajny warp room. Ale dobra, kompaktor reaktor, jeżeli chodzi o ciekawostki, to już wam mówię i objaśniam te ciekawostki. Ogólnie w pierwotnym planie, jeżeli chodzi o tę gierkę, pierwotnie w zasadzie, jak widzieliście, na początku poruszaliśmy się wagonikiem do tej sekcji. Generalnie kiedyś tam nie ma oczywiście screenów na to, ale według ciekawostki, według Wikipedii, to kiedyś tutaj zamiast tego wagoniku mieliśmy przejechać tym jeepem. I ten jeep miał być wielofunkcyjny, dlatego że jeep w The Wrath of Cortex, jak mogliście zauważyć, jak graliście, rzecz jasna, to może jechać w jedną stronę, a ten jeep miał praktycznie jechać w różne strony, czyli mógł nawet cofać, mógł skręcać, mógł wszystko robić. I ten poziom między innymi miał tak na oko wyglądać. Więc zamiast minecartu, czyli tego wagonika, mieliśmy mieć jeep. Oczywiście z niewiadomych przyczyn zostało to skasowane. Standardowo, rzecz jasna. Ogólnie też w tej sekcji laboratoryjnej, którą teraz w zasadzie zwiedzamy, a raczej robimy teraz bonus, ale gdy skończymy bonus, to będziemy dalej zwiedzać tą sekcję laboratoryjną, no to mieliśmy tak naprawdę zasiąść za takiego robota, który wystąpił w późniejszym poziomie w tej gierce. No, i tak to miało między innymi wyglądać. I ten poziom miał mieć więcej skrzynek, ale z nieznanych przyczyn zostały one wycięte z tego poziomu. Tak, nie wiadomo czemu. I tak, nie skomentuję tej śmierci, bo to była głupota. Ale cóż, jeszcze mówiąc o kompaktor reaktor, to teraz wam powiem o jednej takiej zależności w tej gierce. Coś, co mogę nawet pochwalić w sumie. Więc, żeby nie było, że Crash The Wrath of Cortex to taki 100% plagiat dwójki i trójki, to na usprawiedliwienie tego mogę dać każdy piąty poziom z każdego warp roomu oprócz tajnego. Bowiem każdy poziom z każdego warp roomu, w sensie piąty poziom z każdego warp roomu oprócz tajnego, to jest poziom, gdzie jest remiksem, powiedzmy, takich elementów z normalnych poziomów plus fabryka.
a raczej laboratorium, które teraz aktualnie zwiedzamy. Więc poza tajnym warpromem tak naprawdę to każdy piąty poziom z każdego warpromu ma właśnie taki element laboratorium plus tam, nie wiem, remiksu jakiegoś tam poziomu. Na przykład w tym świecie mamy remiks takiego, powiedzmy, normalnego poziomu Crasha, gdzie Crash po prostu se chodzi. W... To było... Co to było? Halo? Szczerze to nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe, że Crash się tak skurczy. No ale spoko. W następnym Warp Roomie piąty poziom to będzie remix poziomu podwodnego plus laboratorium. Potem będziemy mieli coś związanego z kolejnym elementalem, czyli przywódcą dosłownie elementali, czyli Pyro. Nie Pyro Sneakal, nie ten youtuber, tylko Pyro. I tam będzie jakby występował ogień, a w czwartym Warp Roomie będzie elemental wiatru, gdzie będzie fabryka, która miała też inaczej wyglądać, ale o tym to może w przyszłej sesji, ponieważ myślę, że dzisiejsza sesja może skończyć się na zakończeniu trzeciego Warp Roomu. I mamy 100%! Yay! Woohoo! I tak, by the way, bardzo lubiłem ten poziom za dzieciaka. No, i wróciliśmy sobie. I teraz, jak widzicie, wszystkie poziomy zostały zablokowane. Co to może oznaczać? Nic bardziej mylnego, jak konfrontacja z Crunchem. I tylko Crunchem. Ponieważ tak, nie wspomniałem wam o tym, że Crunch jest jedynym bossem w całej tej gierce, więc jeśli widzieliście Dingo Dyna, Tiny Tigera, Engina, Entropiego, w ogóle te wszystkie postacie niezwiązane z Crunchem, to wiedzcie, że one nigdy nie będą bossami tutaj. Serio, one w tej gierce tak naprawdę, gdyby wywaliło się te wszystkie postacie z ciekawostki, czyli tam Tiny Tigera, Engina, Entropiego, Dingo Dyla, to tak szczerze, gra by nie ucierpiała, jeżeli mam być szczery, bo te postacie występują w poziomach jako przeszkadzajki co jedynie. Więc tak szczerze, to nie mają nic do roboty w tej gierce. No ale dobra, to jest między innymi też powód, dlaczego dużo fanów, jak i krytyków nazywa tę grę bardzo nieinnowacyjną, ponieważ raz, jest dużą kopią Crasha trójki i dwójki, dwa, mamy walkę tylko z jednym bossem przez całą grę. To jest coś, co bardzo denerwuje, tak szczerze. Bo mogliby nawet urozmaicić takie walki, nie wiem, z Tiny Tigerem, czy Dingo Dylem, czy Engine'em. Ale dobra, Rumble in the Rocks, tutaj jest japońska nazwa, o ile jakakolwiek jest. I lecimy. Well, well. Looks like the Bandicoot's been busy collecting crystals. I warned you, Bandicoot. Finally, I get to wrap my fingers around your puny orange neck. No, ale ja się ciebie boję, Crunch, serio. Ty tylko jesteś odważny przy obstawie. W tym wypadku przy Roko jesteś taki bardzo odważny. Ale dobra, na czym będzie polegała konfrontacja z Crunchem? Jak widzicie, mamy tutaj dwa kamloty, które trzeba uderzyć. No bo jak widzicie, Crunch uderzył i kamlot jeden zrobił się koloru pomarańczowego i był ognisty. Nasz z kolei jest koloru niebieskiego, który został oczywiście zgaszony, ponieważ tak, twój oponent w tym wypadku, a raczej przeciwnik, jest w stanie zgasić twój kamień. Tak samo jak i ja mogę zgasić kamień Crunch'a. No i jak widzicie, kiedy zasili się te dwa kamienie, jakkolwiek to brzmi, to pojawia się Aku, który sprowadza kataklizmy na Crunch'a i meteoryty spadają na niego, po czym, no jak widzieliście, Crunch został odratowany przez Roko. Ale przyznam, że za dzieciaka ta konfrontacja sprawiała mi problem, ponieważ za dzieciaka nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi z tymi kamieniami i w ogóle z konfrontacją z Crunchem, tak szczerze. Dla mnie ten boss trochę sprawiał problem. Nie powiem, że nie.
I ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale nazwa tego poziomu Rumble in the Rocks jest parodią słowa Rumble in the Bronx. Tak szczerze. Nie wiem czy może zauważyliście, bądź też i zwróciliście na to uwagę. Ale też co jest dosyć warte uwagi tutaj, to to, że słowo rocks jest odniesieniem się do Rocco, bo wiecie, rock coal, rocks, kamienie. I już chciałem zachwalić, że tą konfrontację przejdę ze 100%, bo wiecie, bo nie zostałem ani razu zaatakowany przez Cruncha, bo Crunch jest, nie wiem, mazeza chyba i nie potrafi mnie trafić w tym wypadku. No dawaj, kurde, Crash! Zróbmy to, pójdźmy na drugi warp room już. Im szybciej, tym lepiej, okej? W tym wypadku. O! Nawet jak mam stracić całe HP, to dam radę. Dam radę, kurde. Chociaż no nie dam rady, bo potem całą konfrontację od zera trzeba robić. A bądźmy sobie szczerzy, ale... gdy się sfailuje na crunchu, to... w sensie na pierwszym crunchu, rzecz jasna, of course. To tak, przyznam szczerze, to trochę byłaby hańba dla mnie samego, biorąc pod uwagę, że ten boss jest bardzo łatwy. No, już teraz nawet nie mam czego się obawiać. I mamy power up. Co? To jest power up z bieganiem? Nie! To jest sneak shoes, czyli innymi słowy możemy tak na paluszkach chodzić. Tak, możemy na paluszkach chodzić. Serio. Okej, więc zobaczmy, czy coś Uka, Cortex i Crunch mają nam do powiedzenia. Cortex! When are you and that super weapon of yours going to put an end to that interfering bandicoot? You are beginning to test my patience! I'm working on it, Uka. Listen, Crash, you may have outsmarted Rocco, but there are three more elemental masks where he came from. And just as luck would have it, they are all significantly more powerful. Ha! I have no doubt that the water elemental, Wawa, will make sure you never see the light of day. Yeah, the water boy and I are gonna take you out. Ooh, I'm gonna rip you limb from limb. No, więc... No tutaj sobie oczywiście standardowo Uka pogadał. Już od razu standardowy opierdziel w stronę Cortexa, że o, Rocco został pokonany. I tam Crunch się oczywiście standardowo odgrażał, że ja cię następnym razem skrzywdzę. No, standardowo, takie groźby wrzucone w eter. Więc tak. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasz Sneaky Shoes. Po prostu jest to ekskluzywna moc do tylko i wyłącznie tej gry. I tu muszę dać plus dla nerfów Cortex, dlatego że ta moc się przydaje, jeżeli chodzi o spacer po nitrach. Czy ja wam zaspoilerowałem, że ta moc będzie powodowała, że będziemy mogli chodzić po nitrach? No niebywałe! Ale dobra. Mamy tutaj kolejne 5 poziomów plus crunch. Oczywiście, że tak. I cóż. W ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o wspomnienie z Compactor Reactor, to zapomniałem powiedzieć, że lubiłem ten poziom i soundtrack miał fajny ten poziom. To są takie moje wspomnienia. Sorry, że nie są one takie stuprocentowo takie, wiecie... że nie są takie stuprocentowe, że tutaj wam opowiadam, co mi się najbardziej podobało, co nie, ale... no, szczerze, jako dzieciak to raczej no nie miałem zbyt wielkiego wyboru. Po prostu podobało mi się i już. Tyle. Czas na Jungle Rumble i zanim wejdziemy do tego poziomu, to tutaj będzie japońska nazwa oraz dwie ciekawostki, które powiem wam przed wejściem do poziomu. Pierwsza jest taka, że z grafiki promocyjnej, o ile tutaj będzie screen, to wam się może pojawić. Ten poziom miał zawierać dwa warunki pogodowe, w sensie miał w ogóle padać deszcz i miało od czasu do czasu być bez deszczu w tym poziomie. A druga jest sprawa, że w tym poziomie... miało nas ścigać więcej niż jedno zwierzę, ale co to jest za zwierzę, to już się dowiecie w trakcie poziomu. I fajny motyw jest taki, że tutaj pada deszcz, jak wchodzimy do tego warp roomu, tak szczerze. Dobra, Jungle Rumble, wbijamy. Crash Bandicoot! You've got some nerve setting foot into my domain without an invitation. Don't talk back to me!
I'll fix that attitude problem of yours! Okej, okay. Tam ciekawostkę w ogóle podpierdzielę z let's playa chrystkowego. Ale teraz czas na drugiego elementala, elementala wodnego, czyli Wawa. Więc nie wiem, czy wiecie, ale Wawa, aktorem głosowy Wawa jest sierżant z Toy Story. Serio, to jest ten sam głos. Naprawdę, nie żartuję, serio, mówię teraz. No ale dobra, jeżeli chodzi o ten poziom, to... No, sami se posłuchajcie tego soundtracku. No, generalnie muszę przyznać, że soundtrack jest naprawdę jak najbardziej okej. Tak szczerze. No, mówię autentycznie serio, jest jak najbardziej okej. Jeżeli chodzi o dzieciństwo, to ten poziom lubiłem i w sumie lubię do teraz, aczkolwiek za dzieciaka sprawiał mi on problem. A mianowicie jedna sekcja, która będzie na nas czekała niedługo. Ale to niedługo. Of course. No ale dobra, wracając w ogóle do ciekawostek jeszcze z tym poziomem związanych. To generalnie w tym poziomie miało być więcej niż jedno zwierzątko. Więc o jakim zwierzątku teraz mówimy, bo pewnie jesteście ciekawi. Otóż generalnie tutaj ścigają nas w poziomie nosorożce. I zamiast nosorożców, a raczej z nosorożcami, miały się pojawić jeszcze inne zwierzątka. Mianowicie lew, chyba słonie i coś jeszcze miało się pojawić, i chyba żyrafy. I generalnie ten poziom miał być taką parodią Jurajskiego Parku, czy jakoś tak. Ale generalnie, jeśli chodzi o dalsze moje tutaj gadanie, to lew został ogólnie w grze. Bo tak, co prawda nie ma go w tym poziomie, ale został on przeniesiony na inny poziom, na dosłownie poziom, a raczej na dokładnie poziom Gold Rush. Tak, jest to poziom z 5 Warp Roomu. W teorii ostatniego, no bo tajnych Warp Roomów nie powinno się szczerze liczyć. Mimo że tam jest co do roboty, to jednak ja zwykle zaliczam Warp Roomy, które mają kryształy do zdobycia, a te takie tajne, no to... To są takie bardziej dodatkowe warp roomy. Jest jeszcze jedna ciekawostka, która w zasadzie mówi, jeżeli chodzi o ten poziom, że... I co to by miało znaczyć za zdanie? Jest też ciekawostka taka, która mówi, że w tym poziomie... kurde, no... O, dobra, udało się. Że w tym poziomie wersji GameCube'owej... Kurde, mam to na końcu języka i nie wiem co... Dobra, wiecie co, nie będę tutaj ten... Na spokojnie to ten... przypomnę sobie, kiedy będzie odpowiednia sekcja. Sorry, że się tak zaplątałem, ale chcę to powiedzieć... Żeby nie zapomnieć o tym, o. Kurde. I wyszło teraz masło maślane. God damn it. W każdym bądź razie, runda bonusowa w tym poziomie ma największą ilość owoców Oompa w całej grze. I to nawet nie jest kłamstwo, serio. No, i teraz będziemy ścigani przez nosorożce. I właśnie, przypomniała mi się ta ciekawostka, bowiem, jak widzicie, ścigają nas nosorożce, które są wszystkie tego samego koloru, czyli mają taką szarą skórę czy coś takiego. W wersji na GameCube były dwa nosorożce, które były koloru niebieskiego. Nie wiem, czy to jest taki ciemny niebieski, czy to jest taki cyjankowy. W każdym bądź razie... no... Była mała zmiana, jeżeli chodzi o wersję GameCube'ową. Taka malutka, kosmetyczna zmiana. I w zasadzie to by było... na tyle. No i to, że ten poziom w japońskiej wersji nazywa się...
Safari Park, czy jakoś tak, czy tam It's Safari Park, trzy kropek i elefant jeszcze w tytule był, co w tytule oznaczało, że w tym poziomie miał się pojawić słoń, a nie wiedzieć, czemu słoń został wycięty z tej gry. No ja nie wiem, na przykład, ja nie wiem, chciałbym wiedzieć, dlaczego tak jest. Dlaczego tak twórcy postanowili? No i proszę! Mamy klejnocik, kryształ i możemy stąd wyjść.